Dobry Państwo, tankujemy na stacji self-service we Włoszech, okolice, jak to się nazywa, to miasteczko? Carello? Nie. Caorle. Nie wiem. U mnie to się leje jeszcze. Zaraz odczytamy, jaka tutaj jest stawka za to. Złoty 78. Co? Na karcie zabezpiecza sobie 100 euro, tak? Dobrze było? Mi się wydaje, że preautoryzuje na 100 euro. I później można w każdej chwili kliknąć 100. Zobaczymy, czy na tych 100 euro się zatrzyma. Nie. 99,81. Nie wiem, to się okaże. No, zalało 55 litrów, to może tak być. Może być. Było w baku jakaś 1/4, więc te 55 to jest ok. Czyli pewnie weszło do pełna. Zaraz się przekonamy, robimy to pierwszy raz. Zwykłego diesla haliśmy, nie diesla plus. I co teraz? Chcę zobaczyć, ile zeszło. Dobra. Nie, on to jakby zabezpiecza 100 euro. Ale dokładnie tyle, ile zabezpieczył, to nam zdjęło, bo tyle było... Nie rozumiem tego. Tak, że się tak akurat wyrobiliśmy w tej kwocie? Możliwe. Bo była 1/4 baku i weszło 55 litrów, no to by się zgadzało. Zaraz odpalę, zobaczymy, czy jest pełno, ale moim zdaniem tak. Oczywiście. Mamy pełny zbiornik. Dobra. 470, niecałe 6 zł. 476 zł za 55 litrów. A tutaj stawka za litr. No dobra, proszę Państwa. Ruszamy dalej w kierunku Wenecji. Tak tankowaliśmy we Włoszech w zeszłym roku? Już nie pamiętam, te 3 lata temu? Nie. Już znaczy, nie pamiętam. Jest trochę stacji z obsługą, ale w większości widzę, że są właśnie self-service. 1,78, benzyna 1,65. Jak widzicie, poczekaj, jeszcze zrobię zbliżenie. O! Takie są stawki, ale to są stawki tak poza centrum Caorle. Na takim, jak widzicie, na takiej wiosce.